Chciałem zgłosić autopoprawkę do uchwały.
Wznawiamy posiedzenie obrad Rady Miasta. Był przed chwilką punkt czwarty, przed tą przerwą. Teraz przechodzimy do punktu piątego. Informacja burmistrza miasta o realizacji uchwał Rady Miasta podjętych od ostatniej 84. sesji. I proszę, oddaję głos panu burmistrzowi. Wysoka Rada otrzymała zestawienie realizacji uchwał od ostatniej sesji. Chcę tylko podkreślić, że treść uchwał przekazano do publicznej wiadomości. Uchwały sprofilowane przesłano do wiadomości wojewody lubelskiego oraz do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. No i nadzór nie doszukał się żadnych nieprawidłowości. Uchwały są realizowane przez organ wykonawczy, czyli burmistrza, na bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma żadnych pytań, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Świdnik na lata 2024-2039. I proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu o opinię. To wiceprzewodniczące w takim razie poproszę. Szanowni państwo, Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? W tym punkcie nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Już mamy wyniki. 18 osób głosowało za, nikt nie głosował przeciw. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego, siódmego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy miejskiej Świdnik na 2024 rok. I tu też proszę Komisję Budżetu. Jest pani przewodnicząca. Proszę o opinię. Komisja Budżetu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Jest. Na sesji już pan Robert Syryczek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałem się zapytać o zmiany w budżecie. Chodzi mi o zwiększenie wydatków na program priorytetowy Czyste Powietrze. Na co te środki są? Bo to chyba nie na, na pewno na dofinansowanie do jakiejś inwestycji, tylko pewnie jakieś koszty osobowe. Drodzy państwo, to jest kontynuacja z roku poprzedniego. Są to koszty obsługi biura w zakresie programu Czyste Powietrze. Analogia do roku 2023. Proszę bym powiedzieć, czym zajmuje się to biuro i jakie jest w tej chwili zainteresowanie tym programem? No może ja odpowiem, panie radny. Jeśli chodzi o biuro, stworzyliśmy w porozumieniu z NFOS-iem po to, by mieszkańcy, którzy no, na przykład nie mają dostępu do internetu bądź nie potrafią wypełnić wniosku o wymianę okien, wymianę, nową termomodernizację czy źródło ciepła, mogli przyjść i pracownik po prostu w tym pomaga.
Jeszcze pytam, jak duże jest zainteresowanie tym programem i czy ci pracownicy, którzy są w obsłudze, czy rzeczywiście mają trochę pracy? Jeśli chodzi o zainteresowanie, ostatnio nawet było spotkanie organizowane szersze. Sami dobrze wiemy, że zainteresowanie tym programem było średnie, dlatego też NFOŚ wszedł w takie partnerstwo, można powiedzieć, z gminami, by niejako zachęcać mocniej, żeby miasta bardziej promowały ten projekt i właśnie zachęcał do otwarcia takich biur. Osobiście moje jest takie zdanie, że no, ten program najlepiej byłby realizowany, gdyby był po prostu samorządom przekazany razem ze środkami i to większość samorządowców, można powiedzieć, już do strony rządowej o to apelowało. No bo to sam wniosek, prawda, wypełniany, później idzie do góry. Myślę, że jakby te środki były w dyspozycji miast, to najlepiej byśmy wiedzieli, jak zachęcić i jak je dobrze realizować. Aczkolwiek no, jest to jakiś, prawda, krok, żeby usprawnić. A te biuro w jakich godzinach jest czynne? Codziennie? Czy powiedzmy raz w tygodniu? Nie pamiętam dokładnie, 111 zdaje się pokój, ale godzin. Myślę, że wtedy, kiedy jest po prostu potrzeba i jeśli ktoś przychodzi, to jest pracownik Wydziału Infrastruktury i Ekologii i schodzi do tego pokoju. W godzinach pracy rozumiem urzędu, ale nie pamiętam, żeby nie łapać ze słówka, proszę. Rozumiem. Chciałem się zapytać jeszcze o 100 tysięcy na ogródki działkowe, prawda? Bo ten program jest kontynuowany, czyli wcześniej żeśmy nie założyli, czy teraz zwiększenie jest tej wartości pomocy? Drodzy Państwo, w projekcie budżetu nie zakładaliśmy tej kwoty z uwagi na to, że nie mieliśmy takich możliwości dzisiaj, żeby ten program był kontynuowany w roku 2024. Zostały zabezpieczone środki 100 tysięcy złotych analogicznie do roku poprzedniego. Dziękuję bardzo. Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Pan Stanisław Skrok, proszę o oddanie głosu. 17 radnych głosowało za, nikt nie głosował przeciw. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową. I tutaj proszę Komisję Budżetu o opinię. Komisja Budżetu jednomyślnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dwudziestu jeden radnych głosowało za. Przechodzimy do punktu następnego, 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Świdnik lub jej jednostkom organizacyjnym oraz skazania organu i osób do tego uprawnionych wraz z autopoprawką. Bo mamy tutaj też autopoprawkę i proszę Komisję Budżetu też o opinię. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?
21 radnych głosowało za. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Mełgiew a gminą miejską Świdnik w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania rowu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemie kanalizacji deszczowej z terenu przebudowanej drogi gminnej ulica Skośna w miejscowości Nowy Krępiec. I proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? 21 radnych głosowało za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego przy ulicy Niepodległości 11 w Świdniku, stanowiącego mienie komunalne gminy miejskiej Świdnik, i też pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Proszę o opinię. Również ten projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? 21 radnych głosowało za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Świdniku, stanowiące mienie komunalne gminy miejskiej Świdnik. To jest ulica Akacjowa i proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? 21 radnych głosowało za. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem na okres do 3 lat części nieruchomości przekazanych w trwały zarząd zespołowi przedszkoli nr 1 w Świdniku. I też przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Opinie, proszę. Tak, Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? 21 radnych głosowało za. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Świdnik na lata 2024-2028. I tutaj proszę Komisję Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej o opinię. Projekt tej uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez komisję. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? No, poprzez sesję zgłosił się pan Robert Syryjczyk, proszę. Chciałem się zapytać, jak długa jest lista oczekujących na mieszkania socjalne w tej momencie? Jest z nami pani naczelnik, to pewnie precyzyjną odpowiedź, no, ale w ostatnim roku tak naprawdę bardzo dużo mieszkań przydzieliliśmy, to było historycznie najwięcej mieszkań, no ale oczywiście cały czas chętni się zgłaszają, także poproszę panią naczelnik o przedstawienie tych danych. Dzień dobry państwu. Pod koniec ubiegłego roku tak naprawdę zakończyliśmy nabór mieszkań socjalnych. Wszystkie mieszkania zostały zagospodarowane, dwie osoby zostały na liście oczekujących. W tej chwili dostały propozycje
lokali socjalnych. Ostatnia osoba jeszcze się zastanawia nad przyjęciem. Na ten moment w zasobach nie mam mieszkań socjalnych, więc czekamy na pojawienie się takich mieszkań w naszych zasobach po to, abyśmy mogli ogłosić kolejny nabór dla chętnych, dla wszystkich oczekujących, którzy składają do nas na bieżąco wnioski o przydział takiego lokalu socjalnego. Tak. Dobrze, w związku z tym możemy przejść do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Pani Magdalena Szabała, proszę. 21 radnych głosowało za. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji miasta Świdnik na lata 2022-2030. I proszę o opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik do projektu tego uchwały. Komisja Strategii i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Poprzez sesję zgłosił się pan Robert Syryjczyk, proszę. Chciałem się zapytać, na jakim etapie jest ten program w realizacji, czy w realizacji, w sensie, bo teraz go uzupełniamy, prawda, i kiedy możemy się spodziewać jakichś środków na ten cel? Tak, jeśli chodzi o program rewitalizacji, ostatnio zebrał się po raz pierwszy gminny zespół. No tutaj reprezentacja jest i mieszkańców, i urzędu. Ja też w tym uczestniczyłem. Aktualnie przygotowujemy, są trzy takie kluczowe projekty. To jest Centrum Aktywności Społecznej dla Stowarzyszeń. To jest projekt tutaj przy dworcu przesiadkowym. To jest projekt drugi budowy nowej multimedialnej biblioteki po dawnym budynku Centrum Usług Społecznych, MOPS-u. I trzeci projekt jest to nowy skatepark przy Alei Lutników Polskich. To jeśli chodzi o projekty inwestycyjne. Jeśli chodzi o uruchomienie konkursów w Urzędzie Marszałkowskim. Ostatnio była taka informacja, pozwoli pan radny, że sobie otworzę, bo dostaliśmy to kilka dni temu. Te nabory będą w czerwcu już tego roku. My aktualnie przygotowujemy się z dokumentacjami projektowymi, no tak żeby mieć już i pozwolenia na budowę, gotowe koncepcje. Wtedy w czerwcu składamy i oczekujemy, że się uda pozyskać na tę rewitalizację środki. I jeszcze jest jakby częste pytanie, to też mieszkańców, o Park Brzeziny, prawda? Bo tam też mówiliśmy, że czekamy na te fundusze, mamy już gotową dokumentację i projekt, także nabór będzie od września, jeśli chodzi o te projekty, więc we wrześniu będziemy mogli złożyć pełną dokumentację na całą tą rewitalizację tego terenu i Park Brzeziny. No i później poczekamy na rozstrzygnięcie, aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, są to środki pozakonkursowe, dedykowane miastom, podzielone między samorządy, więc są to dla nas środki pewne. Bo jeżeli chodzi w tym programie było określone mniej więcej, jakie są zagrożenia, prawda? I tam było określone, że tych pieniędzy może, powiedzmy, jako stopień trzeci bodajże, zagrożenie, że tych środków może nie być.
A tutaj pan burmistrz mówi, że są pewne, więc dlatego... Jeśli chodzi o środki na Park Brzeziny, to są pewne. A te programy rewitalizacyjne to oczywiście są konkursy, no, w których będziemy startować. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Nie ma więcej pytań. W związku z tym możemy przejść do głosowania nad projektem uchwały. I kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dwudziestu jeden radnych głosowało za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w gminie miejskiej Świdnik. I tutaj proszę o opinię Komisję Oświaty, Rodziny, Spraw Społecznych. Komisja Oświaty, Rodziny, Spraw Społecznych omawiany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Opinie trzech związków zawodowych są wyrażone, mają Państwo na sesji w dokumentach. Czyli możemy przejść do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dwudziestu jeden radnych głosowało za. Następny punkt 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Świdnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy miejskiej Świdnik. Komisję merytoryczną, czyli Komisję Oświaty, Rodziny, Spraw Społecznych, proszę o opinię. Również ten projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Tu właściwie tylko jest jak gdyby doszlifowanie tych okręgów, ponieważ Świdnik się zmienia, wchodzą nowe ulice i także to tylko o to chodziło. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dwunastu radnych głosowało za, 7 osób było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie miejskiej Świdnik. I też proszę komisję merytoryczną, czyli komisję. Również ten projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dwudziestu jeden radnych głosowało za. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Świdnik w 2024 roku. I proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Tak, opinie tutaj też mają Państwo oczywiście w dokumentach, można było się zapoznać. W związku z tym, jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Dziękuję.
21 radnych głosowało za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 20. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Miasta do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. I tutaj Rada Miasta ma możliwość zgłoszenia dwóch przedstawicieli z Rady Miasta. Mamy zgłoszenie. Pan Andrzej Krupa, proszę. W imieniu klubu burmistrza Waldemara Jacksona chciałbym zgłosić kandydaturę Włodzimierza Radka na członka tego zespołu, tej rady. Dziękuję. I następne zgłoszenie pan Waldemar Białowóz. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej Silniku i Silnik Wspólna Sprawa zgłaszamy kandydaturę pana Roberta Sawiczyka. Dobrze. Dobrze, mamy dwóch kandydatów. Jawne jest głosowanie, w związku z tym przechodzimy do głosowania na zespole międzykomisyjnym. Zresztą tak informacja dla wszystkich, omawialiśmy ten punkt i tych przedstawicieli dwóch. No to jest oczywiście mniej więcej na miesiąc do końca rady. Już zaraz sekundkę, musimy poczekać na sprawy techniczne. Już mamy głosowanie, w związku z tym przechodzi do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Wynik głosowania, 20 radnych jest za, nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu i przechodzimy do następnego punktu. 21 punktu. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych. I tutaj witam pana dyrektora Andrzeja Mańkę, dyrektora Centrum Usług Społecznych. Wiem, że będzie i mamy tutaj taką informację, że będzie przedstawiona prezentacja.
proszę o pomoc. Musimy nagrać pana. A podczas tego co powiesz, może być już jeden przeciwko tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem Państwu przedstawić działalność Centrum Usług Społecznych. Myślę, że moment jest właściwy, ponieważ Państwo zadecydowaliście o tym, że Centrum Usług Społecznych w Świdniku powstało. W związku z tym na koniec kadencji myślę, że takie sprawozdanie się przyda, żebyście Państwo mogli ocenić, czy decyzja, którą podjęliście, jest decyzją słuszną i czy władze miasta Świdnika, podejmując tą też inicjatywę, zresztą wcale niełatwą, podjęły również właściwą decyzję. Ja powiem ze swojej strony, iż na początku byłem dosyć sceptycznym człowiekiem, ale teraz jestem tak powszechnie, nawet mogę powiedzieć w Polsce, uznawany za takiego entuzjastę centrów usług społecznych. Ale proszę Państwa, ja dosyć obszerną przygotowałem tą prezentację, ale proszono mnie, żebym Państwa tutaj za bardzo nie zanudził, więc będę ją w miarę możliwości skracał, jakby może przedstawiając czy skupiając się na tych rzeczach, które są takie bardziej specyficzne dla Centrum Usług Społecznych i te, które są jakby tym elementem dodanym do tego całego projektu. Nie w tą stronę? W takich czterech obszarach będziemy się poruszali, bo przy tej okazji może od razu powiem, że Centrum Usług Społecznych realizuje wszystkie zadania, które do tej pory były realizowane przez trzy połączone jednostki. Nic, z niczego nie zrezygnowaliśmy, natomiast nasza aktywność bardzo, bardzo została poszerzona, o czym Państwu opowiem. I jeszcze taka jedna i bardzo, myślę, istotna informacja, że do końca roku 2023 liczba pracowników Centrum Usług Społecznych się nie zwiększyła, mimo tego, że realizujemy cały szereg dodatkowych zadań. I będziemy się w takich obszarach króciutko poruszać, czyli pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, działalność profilaktyczna i terapeutyczna, organizowanie społeczności lokalnej i wsparcie seniorów. To są takie główne obszary działań Centrum Usług Społecznych. Tak jak powiedziałem, ja króciutko powiem o takiej działalności, a skupię się na tym, co jest specyficzne. I tutaj, proszę Państwa, mamy pomoc społeczną. To są działania, które realizujemy w ramach pomocy społecznej. Może jeszcze taka jedna dygresja, którą jestem winien również swoim pracownikom. Proszę Państwa, teraz będę mówił o tej części aktywności Centrum Usług Społecznych, którą jest bardzo trudno sprzedać elegancko, prawda, którą bardzo trudno pokazać, która polega na bardzo takiej pracy urzędniczej, codziennej, siermiężnej, często niezauważalnej, ale bez której po prostu wiele osób w Świdniku by sobie nie poradziło. I chciałem zwrócić i podziękować uwagę Państwa na to, że właśnie są pracownicy, którzy tą ciężką pracę wykonują, a ja ich nie bardzo mogę pokazać, bo nie ma jak, tak? Bo to jest taka typowa praca. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ramach tego działu pomocy społecznej wydajemy ponad 5 milionów środków na pomoc mieszkańcom miasta Świdnika. Zwracam Państwu uwagę tylko na takie trzy rzeczy. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i odpłatność za DPS-y, bo to są te obszary, które są bardzo, że tak powiem, rozwija się, te formy usług się rozwijają, zapotrzebowanie jest na nie coraz większe i tylko tutaj taka krótka dygresja, że jeśli czym więcej będziemy realizowali usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, tym mniej będziemy kierowali naszych mieszkańców do domów pomocy społecznej, które są niezwykle drogie. Zwracam na to uwagę Państwa, ponieważ w tym obszarze bardzo mocno pracujemy i przy okazji następnych slajdów powiem Państwu o efektach tej pracy jeszcze. To tak króciutko. Kolejny slajd to jest też związany właśnie z pomocą społeczną. On obrazuje zmiany w poszczególnych obszarach. Zwróćcie Państwo uwagę, że sytuacja na przykład, która jeszcze kilka lat temu była dominująca, więc na przykład ubóstwo już dzisiaj nie jest takim problemem, natomiast w innym obszarze pojawiają się potrzeby. Zmienia się po prostu sytuacja społeczna w naszym kraju, w związku z tym formy pomocy mieszkańcom też powinny się zmieniać. Kolejna rzecz,
świadczenia rodzinne. Tutaj też, proszę Państwa, chciałem Państwu pokazać najważniejsze świadczenia, które są wypłacane w ramach działalności Centrum Usług Społecznych. Tych świadczeń jest, one się ciągle zmieniają, bo jedne, tak jak na przykład świadczenie 500+ poszło do ZUS-u, ale przychodzą inne świadczenia, na przykład różnego rodzaju dodatki, na przykład dodatki mieszkaniowe, dodatki gazowe i tym podobne rzeczy. Ta sytuacja cały czas się zmienia, ale tutaj obrazuje ten slajd, ile tych świadczeń jest realizowanych w centrum. To kolejne świadczenia, które realizujemy. Państwo możecie zobaczyć skalę mniej więcej tej pomocy. Zaraz tu powinien być slajd, żebyście Państwo również zobaczyli, ile wydajemy. W ramach świadczeń rodzinnych Centrum Usług Społecznych przekazuje ponad 14 milionów złotych, jak Państwo widzicie, więc olbrzymie środki finansowe, które trafiają do naszych mieszkańców w różnej formie, w różnych formach pomocy, w tym również dla obywateli, jak widzicie, obywateli Ukrainy, którzy teraz zamieszkują w Świdniku. Działalność profilaktyczna i terapeutyczna. Zobaczcie Państwo, to są głównie środki pochodzące z kapslowego i z małpkowego tak zwanego, a więc podatku, który jest nałożony na tych, którzy spożywają alkohol. Wydajemy ze środków Centrum Usług Społecznych właśnie ponad 1 000 000 złotych na działalność profilaktyczną i terapeutyczną. I na kolejnych slajdach króciutko Państwu pokażę, jakie te formy profilaktyki są realizowane w naszym centrum. To jest głównie sekcja, którą kieruje pani Ewa Kosowska. Tak tylko zobaczcie Państwo, głównie nastawione na pomoc rodzinie i osobom dotkniętym jakimiś różnymi formami kryzysu. To są takie, żeby szybciutko przejechać, pokazać Państwu, to są działania, które podejmujemy dla dzieci i młodzieży. A tu kolejne jeszcze są zajęcia pozalekcyjne. Ja cały czas podkreślam, że to są te zadania, które teraz Państwu pokazaliśmy, to są które Państwu pokazałem, to są te zadania, które realizujemy jako podstawową działalność Centrum Usług Społecznych, tą, która była realizowana również wcześniej. Natomiast na działalności organizatora społeczności lokalnej i działaniach, które powiedzmy pod jego szyldem się odbywają, chciałem się skupić, ponieważ ta cała działalność jest finansowana już i podejmowana przez pracowników Centrum Usług Społecznych za środki, które pozyskaliśmy spoza budżetu naszego miasta, przy wielkim zaangażowaniu również pracowników Centrum Usług Społecznych, którzy często te wydarzenia, o których Państwu będę opowiadał króciutko, realizują w godzinach poza pracą, w weekendy, nie pobierając za te działania żadnego wynagrodzenia dodatkowego. I to są, jakie inicjatywy i za jakie środki realizowaliśmy w roku 2023. To jest moim zdaniem ten efekt dodany do tego, co robiliśmy wcześniej. I zwróćcie Państwo, jeszcze raz podkreślam, to jest kwota ponad 800 tysięcy złotych, które zostały pozyskane ze środków zewnętrznych jako Centrum Usług Społecznych przy współpracy również z organizacjami pozarządowymi, na co chciałem zwrócić uwagę, że właśnie Centrum rozwija bardzo mocno współpracę z organizacjami pozarządowymi, między innymi inicjatywa utworzenia Rady Pożytku Publicznego została wypracowana na takich spotkaniach, które organizowaliśmy jako Centrum. Jest to inicjatywa, proszę Państwa, warta podkreślenia, oddolna. Mogę Państwu powiedzieć jako radny powiatu, że tam Rada Pożytku Publicznego również funkcjonuje, ale ona powstała, że tak powiem, w bólach bardziej z inicjatywy władz powiatu niż oddolnie. I tam, no powiedzmy sobie szczerze, organizacje pozarządowe były bardzo mocno zachęcane do tego, żeby swoich przedstawicieli tam skierować. Natomiast z tego, co wiem, w naszej gminie kończy się ten okres zgłaszania kandydatów do Rady Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych i zainteresowanie jest bardzo duże. Więc jakby ta potrzeba jest oddolna. Natomiast króciutko, to są wszystko tematy czy inicjatywy, które zostały, tak jak powiedziałem, zrealizowane przez Centrum ze środków zewnętrznych. Chciałbym bardzo mocno to podkreślić. I tak króciutko, Centrum Aktywności Kobiet, to inicjatywa realizowana była przez 2 lata.
objęto ponad 160 osób wsparciem, ponad 160 kobiet. W różnych formach ta aktywność się odbywała. Tu Państwo możecie zobaczyć, to są i seniorki, są kobiety z dziećmi z niepełnosprawnością, są kobiety aktywne zawodowo w ramach tego projektu współpracowały. Świdnickie Centrum Poradnictwa. Tu chciałem Państwa zwrócić uwagę też na ten slajd, ponieważ, tak jak powiedziałem, realizujemy działalność profilaktyczną ze środków gminnych, ale efektem dodanym jest to, że pozyskujemy środki zewnętrzne i ta forma wsparcia rodzin i osób w kryzysie czy potrzebujących wsparcia jest poszerzona właśnie o te projekty, takie jak Świdnickie Centrum Poradnictwa, w ramach którego widzicie Państwo były i porady prawne, i psychologiczne, i terapia rodzin, cały szereg działań. To jest ten element znowuż dodany do tego, co do tej pory było robione. Ponad 120 mieszkańców w ramach tego projektu zostało objętych, powiedzmy, wsparciem. Strzelaj z głową. Proszę Państwa, jest kolejny projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne wsparciem. Tutaj można powiedzieć, że taką aktywnością zostało objętych 40 młodych ludzi ze świdnickich szkół średnich. Młodzież uczyła się strzelać z różnego rodzaju broni. Trwał ten projekt przez pół roku naszej działalności. To jest druga edycja, bo w poprzednim roku również taki projekt realizowaliśmy. I przy tej okazji powiem, że właśnie jest jedna z form współpracy z młodzieżą i aktywizowania młodzieży na terenie naszego miasta. Bardzo, bardzo dużą popularnością ten projekt się cieszył wśród młodzieży. Głównie, mogę powiedzieć, że głównie młodzież z PCSZ-u została objęta wsparciem, ale z innych szkół świdnickich również. Tak, tu jest boks dla każdego, projekt za ponad 100 tysięcy złotych. To jest oczywiście jedna z form aktywności. Tutaj są cztery grupy osób, które korzystają z tych atrakcji. To jest grupa kobieca, którą Państwo widzicie, no nie cała akurat, bo korzysta więcej dziewcząt z tego boksu. Najbardziej chyba oblegana grupa to jest właśnie dziewczęca. Mamy boks dla dzieci, mamy boks dla młodzieży i mamy boks dla starszych panów, takich jak ja, bo ja sam też korzystam z tej formy aktywności. To jest projekt, który został zrealizowany z pieniędzy zewnętrznych przy współpracy właśnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Świdnicka. Pierwszy festiwal Forum Rozmaitych Ważka. Pamiętacie Państwo, że kiedyś na terenie naszego miasta były organizowane tak zwane festiwale profilaktyczne teatralne. One były realizowane ze środków właśnie tych kapsłowych gminnych. Natomiast ten festiwal Forum Rozmaitych zostały pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych i bardzo duża, kolorowa impreza się odbyła, w której gościliśmy naprawdę niesamowite teatry i gości, którzy dzięki temu między innymi tej aktywności, na przykład Miejski Ośrodek Kultury również nawiązał współpracę. Na przykład Teatr Panoptikum, który poznaliśmy w czasie tej imprezy, miał kolejną edycję, występ dla świdnickiej młodzieży, niezwykle ciekawy, bardzo fajna profilaktyczna dyskusja i tak dalej. Teatr Zielona Mrówka to też jest ekstraklasa na województwie lubelskim. Naprawdę udało się zaprosić do Świdnika było to bardzo ciekawe wydarzenie kulturalne i profilaktyczne, można powiedzieć. To są kolejne slajdy właśnie z tego, bo tam i dzieci, i dorośli występowali. Bardzo fajna impreza i już. Proszę Państwa, kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy, to jest jesienny turniej szachowy. Też pieniądze zewnętrzne. Korzystało z około 60 graczy, brało udział głównie młodych, bo to był dla młodych skierowany, dla dzieci i dla młodzieży turniej. Na wysokim naprawdę poziomie udało się i proszę Państwa, mogę wskazać, że jest olbrzymia potrzeba organizowania tego typu imprez właśnie szachowych, bo mamy bardzo dużą liczbę osób, która zajmuje się tym sportem. Mamy taki sygnał, wręcz żądanie, zróbcie teraz coś dla dorosłych, nie tylko dla dzieci, właśnie w obszarze szachów. Z nagrodami
była u nas, gościła takim gościem tego turnieju, była pani właśnie Marta Bartel, która jest polską arcymistrzynią szachową, grała mecz symultaniczny z dzieciakami, z młodzieżą, opowiadała o szachach, próbowała jeszcze dodatkowo zarazić tą pasję nie tylko graczy, ale i publiczność, która była dosyć liczna na tym turnieju. Kolejna rzecz, Festiwal Kreatywności Twórczej Rodzinie to był festiwal robiony przez nas. Intencją było taką, żeby pokazać na scenie widowni świdnickiej rodziny, które wspólnie pielęgnują jakąś pasję. Niekoniecznie grają i śpiewają, ale również inne. Tutaj mamy pana między innymi Darka Tokarzewskiego ze swoim wnukiem, ale takich rodzin było więcej i powiem państwu znowuż, bardzo pozytywna recenzja tego wydarzenia. Jest wiele rodzin, które chcą, już przygotowują się na drugą edycję tego festiwalu. Myślę, że to też promocja rodziny, zdrowych postaw i tak dalej. Aktywności, pasji, bardzo fajna sprawa. To jest dalej slajd z tej imprezy. Kolejna rzecz, świdnickie smakowanie regionalnych frykasów. To Centrum Usług Społecznych pozyskało środki z Orlenu. Zrobiliśmy bardzo fajną imprezę, tak jak powiedziałem, za zewnętrzne pieniądze, dużo może państwo, niektórzy byliście. Zgromadziliśmy lokalnych przedsiębiorców, którzy handlowali ekologiczną żywnością. Przy okazji było też wydarzenie kulturalne. O, to jest właśnie cały czas konkursy były w czasie tego festiwalu, gry i zabawy dla dzieci. Zobaczcie państwo, to są pracownicy między innymi Centrum Usług Społecznych, którzy jakby w weekend angażowali się w to przedsięwzięcie. To jest mój, jestem niezwykle dumny z tego, że udało mi się pracowników też zaangażować w to, którzy bezinteresownie pomagają w tych wydarzeniach. I kolejna rzecz, młodzież. Proszę państwa, udało nam się zgromadzić bardzo, może dużą, no sporą grupę młodzieży z świdnickich szkół do współpracy. Jest to efekt organizowanych przez Centrum wyjazdów zimowych dla młodzieży i innych takich przedsięwzięć. Razem z młodzieżą realizujemy kilka ciekawych i będziemy realizować kilka ciekawych jeszcze wydarzeń. Młodzież angażuje się przy okazji w nasze inicjatywy jako wolontariusze. Jest to, że tak powiem, dla nas absolutnie priorytetowe zadanie, żeby tą współpracę z młodzieżą utrwalić. Ta młodzież angażowała się również w pomoc przy organizowaniu Świdnickich Dni Młodzieży, bardzo mocno również przy okazji tych wszystkich spotkań z panem burmistrzem Dmowskim, które odbyły się w szkołach na temat tego programu na rzecz młodzieży w Świdniku. Pan burmistrz będzie pewnie jeszcze za to nagabywany, czy to te pewne deklaracje, które padły, te pewne plany, które razem z młodzieżą pan burmistrz podjął, będą realizowane, ale to jest bardzo fajna i obiecująca współpraca. Mogę państwu powiedzieć, że w dniu wczorajszym mieliśmy spotkanie z młodzieżą, bo cały czas z nimi pracujemy. Powstało stowarzyszenie zrzeszające ludzi młodych, które chce się angażować dalej na terenie naszego miasta w różne przedsięwzięcia. No to są między innymi właśnie slajdy, które pokazują różne nasze przedsięwzięcia wspólne. Jeździliśmy z młodzieżą kilkakrotnie w góry. Różne wydarzenia razem organizujemy. O, właśnie między innymi pierwszy dzień młodzieży był organizowany. To są organizatorzy tych dni, więc praca się odbywa, są następne plany, pomysły, bardzo ciekawe. To są kolejne slajdy, właśnie Silent Disco. To też wszystko się praktycznie odbyło za środki zewnętrzne, które... No, tak, słuszne pytanie, proszę państwa, to jest ciekawa historia, bo bardzo mocno odkryliśmy młodzież z PCSZ. To jest młodzież, wydawałoby się, że zainteresowana sprawami technicznymi, a okazuje się, że też mają bardzo dużo serca dla społecznych działań. No, muszę powiedzieć, że naprawdę niezwykła, aktywna, bardzo przedsiębiorcza młodzież, która rozumie też sprawy miasta, która chce działać na rzecz innych mieszkańców, ale nie tylko młodzieży. Więc o, to są kolejne. Byliśmy z młodzieżą na takiej wizycie studyjnej w organizacjach pozarządowych w Przemyślu. Tam odbyła się taka fajna, prowizoryczna sesja
zdjęciowa, wydany został kalendarz tej sesji. Muszę tutaj powiedzieć, że wsparciem ta inicjatywa współpracy z młodzieżą odbywa się również dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Wspólnota Świdnicka, która pozyskała w projekcie środki finansowe na tą działalność dla młodzieży. Proszę Państwa, kwota, którą wspólnota przekazała, to jest ponad 15 tysięcy złotych na różnego rodzaju aktywność. Oczywiście to w tym projekcie nie jest tylko dla młodzieży, bo są inne działania, ale tak chciałem tylko wskazać taką rzecz, że coś takiego się dzieje. Zresztą nie tylko wspólnota, jakby nie chciałbym, że tutaj Państwo odebrali, że się chwalę stowarzyszeniem, do którego sam należę, tak, ale nie tylko wspólnota, bo wiele organizacji z nami współpracuje, angażuje się też w promocję i współpracę z młodzieżą. No to są dzieciaki, to z budżetu obywatelskiego działania, które zostały podjęte i zrealizowane przez CUS. Kolejny slajd właśnie pokazujący te działania. Staramy się, proszę Państwa, żeby ta nasza aktywność z młodzieżą i dzieci nie ograniczała się tylko do jakiejś opieki nad nimi, zaproponowania im jakiejś ciekawej formy odpoczynku, ale to są również działania, które mają inspirować, zachęcać do pasji, pokazywać jakieś różne inne formy zainteresowania niż na przykład tylko komputer albo gry komputerowe, tak, czy telewizja, czy tym podobne rzeczy. To jest tak. Aktywni, wsparcie seniorów, to też jedno z działań, które jest bardzo rozbudowane w centrum, tutaj też władzom naszego miasta bardzo zależało, żeby wsparciem objąć te grupy, ale takim wsparciem, które aktywizuje seniorów. I zobaczcie nawet, proszę Państwa, grupa samoobrony została zorganizowana w ramach tego projektu. To są te właśnie panie, które brały udział w warsztatach samoobrony WENDO. Ciężko było zrekrutować grupę, ale potem się cieszyło to olbrzymią popularnością. To jest takie przełamanie różnych rzeczy. Dzienny dom seniora, proszę Państwa, to jest ta aktywność, która od wielu lat już w Świdniku za pieniądze gminne jest realizowana. Tą chyba Państwo znacie, ale próbujemy ją troszeczkę rozwinąć, ponieważ no, tam jest duży budynek centrum miasta, teren zielony, korzysta na co dzień z pomocy DDS-u 20 seniorów, zdecydowanie moim zdaniem za mało. Musimy szukać form aktywności, które by jeszcze większą grupę. Chociaż przy okazji DDS-u są organizowane przez panią Portkę różne też tam różne wydarzenia, więc rozbudowujemy. Tutaj może przy tej okazji jeszcze powiem dziennego domu seniora, że od tego roku, od 1 stycznia w ramach centrum działa również klub seniora, który właśnie władze miasta przekazały nam jako zadanie. Z tego klubu seniora obecnie korzysta ponad 80 seniorów, przychodzi do niego. No, oczywiście takich aktywnych seniorów, bo DDS bardziej ma ofertę dla takich bardziej, powiedzmy, potrzebujących wsparcia. To są te działania właśnie w klubie seniora, które są tam realizowane. Tak, żeby Państwa tak. I jeszcze chciałem się skupić na chwilkę. Dzielimy się doświadczeniami. Proszę Państwa, Centrum Usług Społecznych w Świdniku powstało bez wsparcia zewnętrznych środków finansowych. Jesteśmy zauważeni w skali naszego kraju bardzo mocno, pokazywani jako przykład tego, że centrum może działać nawet bez wsparcia zewnętrznego. Jeździmy w zasadzie po całej Polsce z różnego rodzaju prelekcjami, wystąpieniami, gdzie pokazujemy centrum, jak działa centrum w Świdniku, jak sobie radzimy z tą nową rzeczywistością. To jest jeden z takich przykładów. To była konferencja, olbrzymia konferencja organizowana w Lublinie, gdzie akurat pani Renata Elmerich, organizator społeczności lokalnej, występował, opowiadając o tych naszych zewnętrznych akcjach. Tutaj jakieś w ramach tego prowadziliśmy warsztaty dla miejskich ośrodków pomocy społecznej z terenu całej Polski. Brało u nas w warsztacie ponad 30 osób udział. Promujemy miasto oczywiście i promujemy Centrum Usług Społecznych przy okazji. To jest kolejna nasza forma aktywności, to znaczy przyjeżdżają do nas na wizyty studyjne pracownicy szeroko pojętej pomocy społecznej z różnych miejscowości w Polsce. Akurat tutaj przyjechała grupa pracowników z Kobyłki, gdzie też dzieliliśmy się naszymi informacjami, ale poza Kobyłką były jeszcze Siedlce i inne
tu z Siedlec akurat grupa. Tak, przyjeżdżają też do nas studenci z UMCS-u i KUL-u, też dzielimy się naszymi doświadczeniami, pokazujemy, jak funkcjonuje Centrum Usług Społecznych, to też już jest kolejna edycja. Jest tak, że proszę Państwa, my nie wkładamy żadnego wysiłku, żeby się jakby specjalnie promować, a mimo wszystko ten CUS jest gdzieś dostrzegany i mamy cały czas oferty właśnie z uczelni, żeby studenci takich kierunków, które w jakiś sposób socjologii, czy wiedzy o rodzinie, czy pracownika socjalnego, żeby do nas przyjeżdżać i uczyć się i szkolić, więc opowiadamy o tym bardzo liczną. Tutaj jest akurat, byłem zaproszony na prowadzenie takich warsztatów aż w Rzeszowie dla tamtejszych ośrodków pomocy społecznej, dwudniowe szkolenie, gdzie bardzo szczegółowo opisywałem sytuację naszego miasta i roli CUS-u w tym. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, nie chwalę tylko CUS, ale chwalę również naszą gminę, pokazując ją jako bardzo dynamiczną i otwartą na różne nowości. To kolejna inicjatywa, już trzecie, zobaczcie Państwo, już trzecie świdnickie kolędowanie. Gromadzimy mieszkańców naszego miasta przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i specyfika naszego kolędowania jest taka, że my gromadzimy wszystkich mieszkańców. Nie jest to oferta tylko dla tych potrzebujących pomocy, tak jak to w wielu gminach, że uśmiecha się pan Janusz. A bo tam jest akurat pan Janusz za świętego Józefa przebrany, ale nie, chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, że w gminach, w różnych miastach są te wigilie, czy takie miejskie organizowane dla bezdomnych, dla ludzi biedniejszych. U nas robimy to bardzo szeroko dla wszystkich mieszkańców miasta Świdnika. Współpracujemy tu ze Stowarzyszeniem Brata Alberta, która nam przygotowuje posiłki. Bardzo mi się wydaje fajna impreza i chyba bardzo pozytywnie wśród mieszkańców odbierana. No i to jest, proszę Państwa, koniec, tak po łebkach. Chciałem tylko jeszcze Państwu powiedzieć, że w nowy rok 2024 wchodzimy z bardzo już ambitnymi planami. Chciałem powiedzieć, że w tym roku już wygraliśmy projekt z FS-u na 700 tysięcy, projekt wsparcia rodziny, taki kryzysowy. Będziemy realizowali projekt na rzecz seniorów za 4,5 miliona złotych. Wygraliśmy też projekt w obszarze profilaktyki, już nie pamiętam, za 500 000 zł, w ramach którego będziemy kontynuowali tą działalność profilaktyczną i złożyliśmy jeszcze szereg projektów, z których na rzecz współpracy, żeby aktywizować świdnicką młodzież. To są trzy projekty, które złożyliśmy. Mamy już informację, że jeden został pozytywnie za 23 tysiące złotych rozpatrzony, więc będziemy w tym roku rozwijać tą działalność. Na jednej z ostatnich sesji podejmowaliście Państwo decyzję o zmianach statutu centrum, gdzie powołaliśmy tak zwany zespół aktywności społecznej, ponieważ realizujemy tak dużo zadań, że potrzeba po prostu przeorganizowania nieco pracy naszego ośrodka. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. I oczekuję ewentualnie, jeśli Państwo chcielibyście jakieś ujaśnić, jakieś pytania, czy to z chęcią odpowiem. Dziękuję serdecznie. Ja przypomnę, że oczywiście w materiałach, które Państwo mają na sesji, mamy takie sprawozdanie merytoryczne. I ta prezentacja też będzie Państwu przekazana. Właśnie chciałem powiedzieć, że i to sprawozdanie merytoryczne i prezentacja jest na sesji, tak więc można sobie jeszcze ewentualnie później zobaczyć, a głos chciał zabrać pan Stanisław Kubiniec. Aha, przepraszam, nie. To może pana burmistrza, tak. Bardzo formalnie chciałem bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi w ogóle za sam pomysł, sam projekt, bo to hasło połączenie, zintegrowanie, to tak ładnie brzmi, ale w praktyce wymagało wielu różnych starań. No i dziękuję również za to, że jeden z segmentów ważnych życia miasta został bardzo rozbudowany
jest takim bardzo sprawnym narzędziem, ale też te plany są bardzo obiecujące i widać, że to będzie się jeszcze rozwijało. Dziękuję panu, panie dyrektorze, za zaangażowanie, za pracę organizacyjną, ale przede wszystkim za pomysł i taką kreatywność w tym względzie. Dziękuję. Tak, oddam głos panu Stanisławowi. Właściwie to pan burmistrz jak gdyby troszkę podsumował, ale wobec tego ja zadam takie krótkie pytanie panu dyrektorowi, ponieważ wspominał pan o pomocy rodzinie, dosyć znacząca kwota. Ja do pewnego fragmentu się odniosę, jeśli chodzi o pomoc obywatelom Ukrainy. Nie chodzi mi tu o kwotę, bo kwotę zapewne trudno w tym momencie byłoby przybliżyć. Chodzi mi o formy tylko. Proszę państwa, no, obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują nasze miasto, korzystają dokładnie z takich samych form wsparcia, jak i obywatele Polski, więc wszystkie świadczenia rodzinne, wszystkie świadczenia z pomocy społecznej są im wypłacane. Nie prowadzimy jakiejś szczególnej aktywności dodatkowej, powiedzmy, poza tym, co przepisy polskiego prawa na nas nakładają. Natomiast mogę państwu powiedzieć, że na przykład jeśli chodzi o grupę tak może to ten wątek, który mnie szczególnie jest bliski, jeśli chodzi o współpracę z młodzieżą, mamy tam grupę Ukraińców, która jest z PCZ-u, to są głównie uczniowie PCZ-u, które naprawdę tak, pracuję też w samorządzie uczniowskim, ale to jest bardzo zaangażowana i taka fajna grupa. Chociaż też powiem państwu taką może dygresję, nie, że ostatnio z nimi rozmawialiśmy, to oni tak mi się trochę, no, ja mam z nimi taką dosyć przyjazną relację, to tak mi się trochę, bo chcieliśmy ich zachęcić, żeby w czasie świdnickiego kolędowania zaśpiewali kilka ukraińskich kolęd, bo w tym tak się ułożyło, że teraz już święta, są razem i oni mi powiedzieli, no ale my się tak nie chcielibyśmy za bardzo tam ujawniać, ponieważ coraz więcej jest takich nastrojów antyukraińskich w Polsce, więc wiecie państwo, ta sytuacja też od takiej euforii pomocy trochę zmienia się i tych problemów właśnie takich, no, na styku powiedzmy tych sympatii narodowych się pojawia, ale to jest grupa bardzo, powiem państwu, zaangażowana i bardzo fajna. I Janusz Klik. Proszę państwa, chciałem również podziękować panu dyrektorowi za takie, za tak szeroką działalność Centrum Usług Społecznych, bo jak sobie przypominamy, to rzeczywiście, kiedy podejmowaliśmy decyzję, podejmując uchwałę o utworzeniu Centrum Usług Społecznych, było wiele jakby niepewności. Wiemy, jak to jest. Te jednostki, które do tej pory funkcjonowały, wydawało się, że jest to już dostatecznie rozwinięta ich działalność. Okazuje się, że można jeszcze bardziej poszerzyć. Wydaje mi się, że bardzo takim dobrym krokiem było pójście w stronę młodzieży, że integrujemy ją w naszym mieście, zwłaszcza po tych covidowych okresach, gdzie wiemy, ile było przypadków depresji i tak dalej, jest to wyjście właśnie do tych młodych ludzi poprzez różną działalność, jak słyszymy, bo i turniej szachowy, te dni młodzieży, które tam zostały pierwszy raz przeprowadzone w mieście, czy poprzez sportową działalność typu ten boks czy strzelectwo, to są bardzo dobre, wydaje mi się, takie symptomy i nadzieja na to, że to się może dalej rozwijać. No i cóż, chciałbym panu też dyrektorowi pogratulować, że ma taką dobrą załogę, która się w to angażuje, jak pan wspomniał, w godzinach poza płatną pracą przychodzą i tutaj właśnie ukłon, bo wiemy, że dzięki temu nasze miasto się promuje, rozwija, jarmarki te na których mamy tą żywność, czy to kolędowanie kolejne, to są takie obszary, gdzie wszyscy mieszkańcy miasta mogą uczestniczyć, no i o to chodziło. Cieszę się, że po prostu pomysł wypalił, a jeszcze to, że tak jak pan wspominał, będziemy mogli poprzez nową organizację Centrum Usług Społecznych
pozyskiwać środki zewnętrzne i to niebagatelne, jak widzimy. Wiemy, jak trudno jest. No już nie wspomnę o seniorach, którzy są w tej chwili tak rozpieszczeni, że jest taka szeroka działalność z różnych, że tak powiem, ich organizacji, tych pozarządowych. Jest dla nich, że tak powiem, miejsce, czas, gdzie mogą się spotykać i swoje, że tak powiem, pasje prowadzić. Także jeszcze raz ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, myślę, nie ma pytań, tylko krótkie podsumowanie jeszcze. Dobrze, proszę dwa słowa. Proszę Państwa, ja chciałem podziękować za te ciepłe słowa, ale dwie rzeczy chciałem podkreślić. Pierwsze to, co Pan Przewodniczący Janusz Królik zwrócił uwagę. No, ja odbieram te podziękowania, ale to jest tak naprawdę podziękowanie dla całej załogi. Naprawdę, proszę Państwa, są to ludzie bardzo mocno zaangażowani w każdej dziedzinie, nie tylko tej takiej widocznej, ale tak jak powiedziałem, tej takiej też ukrytej pracy, bardzo trudnej, odpowiedzialnej. To jest jedna rzecz. I drugą też chciałem podziękować wszystkim instytucjom, które na terenie miasta naszego działają. Z Miejskim Ośrodkiem Kultury na początku, bo z panią dyrektor bardzo dobrze nam się współpracuje i ze świdnickimi szkołami, z oświatą, bo proszę Państwa, dyrektorzy szkół są też bardzo otwarci na to, bardzo nas wspomagają i myślę, że w ogóle to, że tak dużo inicjatyw udaje się zorganizować, to właśnie między innymi dzięki temu, że są otwarci ludzie nie tylko w CUS, ale właśnie w szkołach, w urzędzie, czy w ośrodku kultury, czy w, no, w innych po prostu placówkach i za to bardzo serdecznie też na ręce pani naczelnik chciałem podziękować, bo to jest naprawdę duża otwartość i ta współpraca jest, powiedziałbym, może nawet idealna. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu dyrektorowi i proszę, właśnie na ręce pana dyrektora składamy te życzenia dla pracowników Centrum Usług Społecznych. Punkt 22. Finansowanie oświaty z uwzględnieniem finansowania rozwijania uzdolnień uczniów na zajęcia pozalekcyjnych. Tutaj widzę panią naczelnik, która będzie chciała nam przedstawić prezentację w tym temacie. W związku z tym pomału przekazuję głos. Dzień dobry Państwu. Pozwolicie, że ja będę siedziała, może nie tak jak mój przedmówca. I no nie ukrywam, że patrząc na prezentację pana dyrektora, to ona była taka ciekawa, nie taka nudna, obrazków dużo, opowieści dużo się działo. No niestety, moja prezentacja będzie zgoła inna, obejmuje temat bardzo taki sztywny, związany właśnie z finansowaniem. No właśnie, żadnych zdjęć, żadnych opowieści tak interesujących właśnie. Tabelki, tak, no jeśli są przesłane, no ja mogę nie prezentować, jeśli... Znaczy tak, oczywiście, my oczywiście powiem, mamy w materiałach... Powiem, że komisje dwie też brały udział. Więc no to już do Państwa jakby decyzji, ja jestem przygotowana. To może w sposób taki mniej szczegółowy, bo każdy z nas ma możliwość wglądu, jeżeli pani naczelnik może, tak bardziej sposób ogólny. A jeżeli będą jeszcze wtedy jakieś pytania, to wtedy przejdziemy do pytań. A teraz tak w sposób bardziej ogólny. Dobrze. Powiem tylko, że to finansowanie świdnickiej oświaty oparłam o wskazanie źródeł finansowania, powiązaniu z wydatkami, jakie te źródła dostarczają, a potem my możemy je wydatkować. I chciałam pokazać, że finansowanie szkół i przedszkoli to nie tylko są to zadania oświatowe. Gmina jako organ prowadzący realizuje również inne zadania, może mniej widoczne, ale też wynikające z przepisów prawa i niezbędne. Druga część to wsparcie uczniów zdolnych i program, no właśnie o tym podobnym tytule. Kończy się jakiś etap tego programu, właśnie skończył w 2023 roku, w 2024 rozpoczynamy kolejny i o tym tylko króciutko też na końcu powiem. Źródła finansowania, subwencja, środki własne.
od 2022 roku Fundusz Pomocy i środki z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o szkoły, głównym źródłem finansowania jest subwencja. Jest tam taki standard finansowy A, który jest taką roczną kwotą przypadającą na jednego ucznia przeliczeniowego. Sposób liczenia tej subwencji określony jest w rozporządzeniu. Od 2017 roku subwencje również otrzymujemy na dzieci sześcioletnie. Do tej pory przedszkola były zadaniem tylko do 2017 roku tylko finansowanym ze środków gminy. Od 2017 jest to również zadanie finansowane z subwencji. Tutaj tabelka, to już nie będę jej, wysokość tego standardu A Państwo widzicie, jak i również kwoty przypadające z subwencji na dzieci sześcioletnie w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych. Te kwoty rosną. Środki na ucznia to w skrócie liczba uczniów w gminie, wysokość standardu A, wskaźnik DI i wagi od 1 do 93. Te wagi określone są w metryczce subwencji. Dla tych, którzy nie widzieli takiej metryczki, a nie wszyscy mogli ją zobaczyć, wygląda ona właśnie tak. I te wagi, o których mówię, że jest ich aż 96, to proszę zobaczyć, że faktycznie tyle ich jest. Oczywiście nasze miasto nie otrzymuje wszystkich wag, one są przewidziane, przewidują różne sytuacje w różnych samorządach i różne rzeczy dodatkowo premiują. Tak wygląda taka metryczka subwencji. Oczywiście wszystkie te dane dotyczące liczby uczniów pochodzą z systemu informacji oświatowej, który jest podstawą wyliczenia tych pieniążków dla gminy przez pana ministra edukacji. Teraz jeśli chodzi o szkoły, to podział taki najbardziej znany to wydatki bieżące, które są finansowane z budżetu gminy i subwencja. Subwencja, udział jej w wydatkach ogółem maleje z 71% do 67%. Z kolei udział bieżących wydatków gminy ponoszonych na funkcjonowanie szkół rośnie od 29% do 33%. To jest ta sama tabela. Teraz rodzaje wydatków. Najczęstsze rodzaje wydatków szkół to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Te wydatki rosną znacząco. Udział wydatków rzeczowych jest taką właśnie zmienną, ale jest to związane z tym, że przez okres pandemii szkoły były zamknięte. Wydatki rzeczowe z wiadomych względów były mniejsze, a z kolei 2013 rok inflacja i koszty rzeczowe rosną. Tutaj mam takie wykresy, które jakby obrazują tą właśnie tendencję wzrostu udziału wynagrodzeń i proporcji w stosunku do wydatków rzeczowych. Wydatki subwencyjne to też wydatki na kształcenie specjalne i to kształcenie specjalne w naszej gminie otrzymują szkoły publiczne, jak i placówki niepubliczne. Placówki publiczne, tu kwoty Państwo macie przez ostatnie 3 lata. W 2023 roku było ponad 4 miliony złotych. Doskonalenie nauczycieli to kolejny wydatek subwencji. On jest, wysokość jego jest określona w przepisach prawa, wynosić ma on 0,8 rocznych planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli bez trzynastki i takie środki są planowane w budżecie naszej gminy. Wydatki na nauczanie indywidualne to też wydatek subwencyjny. Może skala jest nie za duża, ale takie koszty ponosimy. Wydatki ze środków gminy na pomoc zdrowotną nauczycieli
to tutaj z kolei kwota nie rośnie, liczba rozpatrzonych wniosków tylko tak informacyjnie, że takie środki gmina przeznacza na wsparcie dla nauczycieli. Wydatki na dowożenie uczniów, dowozimy i dzieci 5- i 6-letnie, czy też organizujemy dowożenie, bo ono jest organizowane w dwóch formach, uczniów klas młodszych i klas starszych oraz dzieci i uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. I liczby Państwo widzicie na załączonej tabeli, koszty oczywiście rosną. Sposób rozliczania tego dowożenia uczniów wynika z przepisów prawa i ten sposób stosujemy. Środki na wychowanie przedszkolne. Tutaj źródeł finansowania tej edukacji jest trzy. Jednym ze źródeł jest subwencja i jej udział w tych kosztach to 9%. Z budżet państwa w ramach dotacji i udział dotacji w tych kosztach przedszkolnych to jest 17% i 36 setnych i środki własne 73. Tu jest taka tabela, która właśnie pokazuje te źródła finansowania. Szary wiersz to subwencja rosnąca. Dotacja przedszkolna jest liczona od takiej stałej prawie kwoty, którą pan minister, dobrze, jest określana w przepisach, tylko minister finansów ją określa i stąd ten wzrost nie jest taki dynamiczny, a wydatki resztę pokrywane są właśnie z budżetu gminy i widać też wzrost prawie dwumilionowy. Ze środków również gminnym dotujemy niepubliczne przedszkola, udzielając dotacji. Źródłem finansowania jest też subwencja w zakresie dzieci, które posiadają orzeczenia do kształcenia specjalnego i WWR. To są środki, które otrzymujemy z subwencji, resztę środków, których udzielamy w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, pochodzi z budżetu gminy. Wysokość, tutaj podstawową formą jakby dotacji jest PKD, to jest taka kwota przypadająca, podstawowa kwota dotacji przypadająca na jedno dziecko. Ona jest wyliczana zgodnie z zapisami wynikającymi z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w dość skomplikowany, powiedziałabym, sposób i ta tabelka po prawej stronie pokazuje wysokość tej kwoty na jedno dziecko. Miesięcznej kwoty, a wysokość kwot dotacji, tabelka po drugiej stronie, nie dla wszystkich typów placówek niepublicznych, jakie funkcjonują w Świdniku. Tutaj z podziałem dotacja dla niepublicznych przedszkoli, z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej. Tutaj jakby chciałam pokazać, że to właśnie są wydatki na typ zdrowe dzieci, na dzieci wymagające kształcenia specjalnego i dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Rozliczenia między gminami to też jest kwestia, która związana jest z finansami i uczęszczaniem dzieci do przedszkoli. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola w danej gminie innej niż jego miejsce zamieszkania, więc wówczas te gminy się ze sobą rozliczają i stąd z jednej strony uzyskujemy dochody, jeśli do naszych placówek chodzą dzieci z innych gmin, to my się rozliczamy z tymi gminami. I te zwroty, proszę zobaczyć, w 2023 roku wynosiły ponad prawie 1,5 miliona złotych. Ale również i nasze dzieci chodzą do innych gmin, więc wtedy mamy wydatek na ten cel. I ten wydatek w 2023 roku wynosił 370 000 złotych. Taki bilans mamy w tym temacie na plus dodatni.
Kolejnym źródłem finansowania są dotacje celowe i rządowe programy. Tu głównym źródłem dotacja podręcznikowa, która zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników i ćwiczeń. Inne mniejsze programy rządowe, które też wspierają świdnicką edukację, to Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, program Aktywna Tablica, no i zajęcia sportowe. Jeśli chodzi o te programy, to to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach tych programów jest takie 80-20. Natomiast jeśli chodzi o programy dotyczące finansowane z budżetu ministra sportu, to jest 50-50, ale takie środki pozyskujemy. I Unia Europejska to też takie źródło, które wspiera działania szkoły i w ostatnich latach wspieraliśmy rozwój dostępności szkół. Tutaj szkoła piątka i siódemka w takim projekcie uczestniczyła i poza takimi obszarami organizacyjno, powiedziałabym, edukacyjnymi, również zostały poprawione obszary techniczny i architektoniczny. I program Asystent Ucznia ze specjalnymi potrzebami, też mający na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach, realizowany również w szkole piątce. Unia Europejska to są programy, które są realizowane przez szkoły. Tych programów było bardzo dużo. Myślę, że na ostatniej sesji chyba w tamtym roku państwu je prezentowaliśmy. Mogę tylko jakiś tam link. Powiem tylko, jaka to była może globalnie kwota tych programów, więc w sumie przepuściliśmy ponad 4,5 miliona złotych jakby przez budżet gminy, ale szkoły nasze spożytkowały 1 700 000, a 2 600 000 to byli partnerzy projektowi, którym tylko przekazywaliśmy środki. Byliśmy koordynatorami, ale w sumie nasze szkoły, szkoła piątka była liderem, ale dołączyły teraz do szkoły piątki i szkoła trójka, i szkoła siódemka, więc bardzo się cieszę, że została mi tylko czwórka jeszcze do namówienia, że też dołączy. I dodatkowe takie wsparcie dla uczniów, które ma taką formę troszkę też motywującą, będzie to realizowane. I środki z Funduszu Pomocy, tak jak mówiłam, to już ostatnie źródło. I środki widzicie państwo od 2022 roku, w sumie ponad 3 miliony złotych, z tego 2 700 000 trafiło do szkół, reszta do przedszkoli publicznych, niepublicznych w kwocie 20 000. No, oczywiście to jest wydatek taki celowy, bo związany jest z realizacją dodatkowych zadań oświatowych przewidzianych na kształcenie dzieci i uczniów z Ukrainy, więc my te dzieci mamy i stąd dedykujemy te wydatki w takiej wysokości, w jakiej one są jakby poukładane w tych rodzajach placówek. I na ostatniej sesji, znaczy komisjach, była prośba o to, żeby jeszcze dołączyć taką informację, jak wyglądają wydatki ogółem na jedno dziecko bądź ucznia w gminie miejskiej Świdnik. I taką analizę tutaj przygotowałam. Więc wydatki na ucznia szkolnego zostały podzielone na wydatki na dziecko zdrowe i na dziecko wymagające dodatkowego wsparcia. I pierwszy wiersz pierwszej tabeli obejmuje właśnie uczniów zdrowych i na ucznia zdrowego rocznie wydaliśmy, bo to w 2023 roku, 11 666 zł, miesięcznie 972. Na dziecko ze specjalnymi potrzebami w przypadku szkół to liczenie wygląda w ten sposób, że on dostaje również to samo, co na ucznia zdrowego, plus te wagi dla dzieci niepełnosprawnych i ta kwota, jak państwo widzicie, jest dużo, dużo wyższa. Ona wynosi 50 000.
rocznie przeciętnie na każde dziecko, a miesięcznie to jest 4000 zł. Jeśli chodzi o wydatki na przedszkolaka w 2023 roku, to tutaj wydatki zostały podzielone na dzieci w przedszkolach, dzieci w oddziałach przedszkolnych i również dzieci niepełnosprawne. I dzieci w przedszkolach rocznie kosztują nas 14 tysięcy, czyli miesięcznie 1181,93. Dzieci w oddziałach przedszkolnych 8492 i miesięcznie 707 zł, a na dzieci niepełnosprawne 48555 i miesięcznie 4046 zł. Tak by to wyglądało w liczbach. I to jest jakby temat z zakresu finansowania, pokrótce przedstawiony Państwu. Gdybyście Państwo mieli pytania z tego zakresu. Pana przewodniczącego, czy są pytania? Bardzo ładnie wyjaśniono wszystko. Zobaczymy na ekranie. Ja poproszę. Tak, poprzez e-sesję oczywiście nie widzę pytań, ale pan Bachanek się zgłasza, tak? To już oddaję głos. Szanowni Państwo, ja po raz drugi do tego sprawozdania słucham, bo na komisji ten temat był i poprosiłem Panią właśnie o zbilansowanie finansowania na dziecko i Pani to zrobiła i to nam uświadamia skalę wydatków na dziecko w grupie pełnosprawnego dziecka, niepełnosprawnego i tak dalej, bo to rzutuje jakimi sumami, no państwo, bo to jest przecież wydatki są z budżetu państwa, są obciążone. A kierowałem się tym, że często jest tak, że w tej politycznej dyskusji wszyscy mówią nie płacić podatków, ale znowu dużo wydawać. Tu Pani nam konkretne cyfry podała i dziękuję za to, że Pani zapamiętała moje pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo. Sprawdziłem na mailu, nie dostaliśmy tego. Przekazałam. Na e-sesji nie ma tego. Nie są tam tabelki. To jest taka metryczka subwencji oświatowej i drugie zestawienie uczniów, tak? Według WAG. W komisji prosiliśmy o przesłanie całej prezentacji. Prezentacji całej. W związku z tym. Tak, tak, ja przekazałam. To może jakiś tylko, nie wiem, problem techniczny, bo. Możemy to w jakiś sposób uzupełnić właśnie w formie elektronicznej. Tak, jak najbardziej. Zostanie Państwu przesłana ta prezentacja, którą Pani Naczelnik nam przedstawiła. I Pan Gubiniec, proszę bardzo. Pani Naczelnik, ja bym chciał dopytać jeszcze o te dzieci ukraińskie, o których Pani wspominała. Jak to się ma w skali roku? Czy te dzieci, nauka trwa przez internet, również ze stroną ukraińską, bo takie sygnały dochodziły, że dzieci przebywające w Świdniku uczą się w szkołach na Ukrainie. Czy Państwu coś o tym jest wiadomo? Natomiast jak gdyby uszczegółowię jeszcze, żeby drugi raz nie zabierać głosu. Czy dzieci, które deklarują na początku roku uczestniczenie u nas w naszych szkołach, dotrwają do końca roku szkolnego. Mam tu na myśli też, że informacje są różne, ponieważ jadą niektórzy na zachód Europy, jak również część wraca na Ukrainę. Jak to się ma?
Sytuacja jest oczywiście taka, no nie do końca stabilna, tak? Wiadomo, że życiowa sytuacja tych rodzin też się zmienia, podejmują różne decyzje. Natomiast nie ma takich ruchów, powiedziałabym, spektakularnych, że nagle nam 50 dzieci wyjeżdża, tak? Wyjeżdża jedno, drugie, trzecie, piąte, ale za chwilę przychodzą w to miejsce nowe, więc ta liczba mniej więcej, bo tak patrzę po kwotach oczywiście dotacji, jakie otrzymujemy, ona jest na podobnym poziomie. Maksymalnie mieliśmy taką transzę wynoszącą 150 tysięcy, bo środki z Funduszu Pomocy otrzymujemy w transzach miesięcznych. Teraz mam chyba 1300. Więc to nie jest jakaś taka spektakularna różnica. Jedne przyjeżdżają, drugie wychodzą, przyjeżdżają do nas i jakoś tam planują tą edukację w naszym mieście. My mamy obowiązek takie dziecko, jeśli zaczyna edukację w naszej szkole, zgłosić w ciągu 3 dni, tak, do systemu informacji oświatowej i ono tam do momentu, jak nie zostanie wypisane ze szkoły, funkcjonuje. Oczywiście prawdą jest też, że część z tych dzieci korzysta z takiego drugiego systemu edukacyjnego w formie tej online'owej. Gdzieś tam te więzi mają jeszcze z tymi nauczycielami, z rówieśnikami stamtąd i jeśli to jest tutaj część nieobjęta działaniami wojennymi, no to ta nauka się odbywa, one najpierw u nas, a potem tam po południu. Wiem, że czasem było też tak, że koniecznie chcieli być na zajęciach z rana, bo potem mają szkołę swoją, tak, żeby jakoś tam łączyć. No ale wydaje mi się to zrozumiałe, tak? One zostały wyrwane z takiego naturalnego środowiska, z poczucia bezpieczeństwa, ze szkoły i jakoś tą więź też potrzebują podtrzymywać, tak? Tak to faktycznie trochę jest, ale nie wszystkie. No nie potrafię powiedzieć skali, ale takie sygnały miałam od dyrektorów. Więcej nie ma pytań. Ja chciałem tylko tutaj jakby dopowiedzieć, bo to na komisji usłyszeliśmy, padło takie pytanie, ile jakby tych dzieciaków ukraińskich w naszych szkołach się uczy i tu pani nam naczelnik powiedziała, że około 120 jest tak, ta liczba oscyluje. Czyli no jest to mimo wszystko znacząca ilość, prawda? Ale to tylko i szkoły, i przedszkola, tak, powiedzmy. Tak, 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 ale no pod opieką naszej oświaty tak. Generalnie te dzieciaki są. Myślę, że... No tak samo mieliśmy teraz sytuację z takim punktem jakby opieki żłobkowej, ze Spynką, tak, która nie otrzymała środków na dalsze funkcjonowanie i była prośba tu od strony pana burmistrza, żeby jakoś pomóc. Jeśli te mamy, czy też ci rodzice pracują, to żeby taką formę opieki jakoś tam zorganizować, no i faktycznie z racji też przepisów, bo przepisy do tej pory w przypadku żłobków pozwalają nam na to, żeby zwiększyć liczbę dzieci ponad wymiar, ten, który wynika z przepisów, więc jeśli zjawi się takie dziecko ukraińskie do 3 lat w żłobku, to mogę zwiększyć tą liczbę. Nie muszę trzymać się sztywno tej, która wynika 8 dzieci na jednego opiekuna, tak, mogę zwiększyć o 1 na przykład, więc pomogliśmy, dzieci chodzą głównie do żłobka na ulicy Kopera, chociaż chyba też 2 na Okulickiego, więc no, staramy się tak reagować, jak jest potrzeba, to wiadomo, że ta opieka, czy edukacja, czy wychowanie, no musi być spójne z tym, co dzieje się z rodzicami. Myślę, że jeszcze takim bardzo ciekawym elementem tego systemu, który pani tu przedstawiła, to były te wagi, 93 bodajże. Rodzaje wag. Które tam pani nam prezentowała. Tak. Które mają wpływ na wysokość subwencji, tak, bo mnoży się liczbę dzieci razy taką wagę, jeśli dana sytuacja w gminie występuje i właśnie razy wskaźnik, ten standard A. I ten standard A jest taki no, rosnący,
w granicach 7000, tak? Natomiast teraz na 2024 wydaje mi się, że ten standard wynosi prawie 9000, więc wzrost jest znaczny. Jak spotkamy się za jakiś czas, opowiem, jak to zafunkcjonowało, bo subwencję będziemy mieć wyższą w stosunku do projektowanej. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy pani naczelnik za tę informację. Ja sprawdzałem prezentacja jest zamieszczona na sesji, tylko z powodów technicznych jej nie widzimy w tej chwili, ale sprawdzaliśmy tutaj jakby w komputerze głównym. Jest w PowerPoincie, więc... W związku z tym na pewno państwo to później zobaczą, tak jak powiedziałem, poprzez sesję. No jest do wykorzystania, myślę, gdyby ktoś potrzebował informacji, to w niej, tak, znajdzie oczywiście. W ten sposób płynnie możemy przejść do kolejnego punktu. Punktu 23. Czyli rozumiem, że wsparcie już edukacyjne sobie odpuszczamy z racji tego, że program został przyjęty na kolejną, na kolejny okres, tak? Tak, tak. Okej, dobrze. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Czy w tym punkcie już widzę zgłoszenie, pan właśnie Roman Kozak. Pierwszy. Ja mam taki głos od właścicieli garaży. Wiąże on się z, tutaj niedawno uchwalaliśmy taki bonusowy projekt odnośnie przejmowania własności wieczystej, czyli gruntu pod garażami. Nowa ustawa z tym związana, no i powstał problem. Bo z tego, co słyszę, starają się ci ludzie, bardzo są zainteresowani tą sprawą, ale jest bardzo trudno zrobić jak gdyby pełne zebranie tych ludzi, którzy są na przykład, z czego to się problem wiąże? Wiążą się z tym, że działki pod garażami są często niepodzielone. Nie tak, jak to działo się z mieszkaniami. Więc tutaj powiem na przykładzie, bo ja też jestem właścicielem takiego garażu, jest nas około 200. I wyobraźcie sobie państwo, zebranie dzisiaj 200 osób jednocześnie, jednego dnia u notariusza, no jest praktycznie niemożliwe. A podejrzewam, że wielu ludzi okaże się, że ma nieuregulowane własności, bo wiadomo, ludzie umierają, wyjeżdżają, zmieniają jakby właścicieli te garaże. Więc mam pytanie, czy państwo słyszeli ten głos, czy jest możliwość jakoś pomóc? Czy to by się to już mogło tylko wiązać ze zmianą ustawy? Bo ja myślę, że ona jest w tym momencie wadliwa, jeżeli po prostu nie przekształca jednocześnie i garażu, i gruntu pod nim. To w formie zapytania. Tutaj, czy można to na aktualnie odpowiedzieć, czy... Nie, odpowiemy panu radnemu. Dobrze, poprzez analizowanie sprawy, tak. Następnie pan Gwilk Mariusz i później pan Robert Seryjczyk. Ja do pana burmistrza mam pytanie względem tych reklam, które się pojawiły, bądź to starostwa, bądź pana starosty, które pojawiły się na terenie miasta. Wiem, że łamie to naszą uchwałę krajobrazową ewidentnie i w związku z tym powinny być naliczane opłaty. Jeżeli zostało to obmierzone, to bardzo proszę o informację, jakie to są opłaty i czy będą pobrane. My wystosowaliśmy do starosty pismo, otrzymaliśmy z prośbą o usunięcie, daliśmy tam termin, dokładnie nie pamiętam, ale chyba już ten termin upłynął i... Nie. Termin lutowy, panie radny, tak, czyli, no właśnie, i otrzymaliśmy wczoraj pismo od pana starosty, że zobowiązał się zabrać reklamy, które są niezgodnie z tym. Są różne interpretacje prawne na ten temat, bo w
tym piśmie było wyjaśnienie, że to jest informacyjna, prawda, no a my stoimy na stanowisku, że nie jest i dlatego dostał nakaz, termin bodajże do jutra czy do dzisiaj, dzisiaj jest ostatni, tak? To do dzisiaj termin, no i czekamy na... Będą, mam całą, jest zrobiona cała dokumentacja fotograficzna i będą naliczane, tak jak pan radny mówi, opłaty. Albo przedłużone do 30. Pan Robert Syryjczyk. Do 30 lutego. Pan Robert Syryjczyk, proszę. Chciałem poprosić o sprzątnięcie liści z terenów tam miejskich, ponieważ troszeczkę wcześniej się zaczęła, jak gdyby zaskoczyła zima i część liści przykrył śnieg. Teraz wiadomo, że śniegu nie ma, a jest troszeczkę tych terenów, gdzie te liście zalegają, więc pytanie, czy będzie jakaś akcja, żeby, nie wiem, jakimś tam odkurzaczem te liście powciągać, bo widziałem, jeżeli chodzi o powiat, to panowie chodzili z Muchawą i ze swojej części jak gdyby przerzucali na miasto właśnie. Ja tutaj oczywiście mogę pokazać panu radnemu, bo dzisiaj robiłem przegląd akurat rano i mam zdjęcia, ale oczywiście tego tak od dzisiaj ruszyła akcja. Dzisiaj tak naprawdę zaczęliśmy. Były obawy, dlatego że no, pogody, prawda? No, obawiamy się jeszcze opadów, ale no, alerty mówią co innego. No i podjęliśmy decyzję, od dzisiaj już jest akcja prowadzona szeroko, uprzątania liści, także ruszyliśmy z tą akcją. I jeszcze prośba, tam była ulica Boczna Witosa robiona i tam z boku na Witosa były stawiane kostki, które były wykładane później przy tej ulicy i prośba, żeby zobaczyć, bo tam na trawnik wjeżdżały samochody i zostawiły dość duże takie bruzdy tam w pobliżu placu zabaw dla dzieci, żeby tam powiedzmy no, komuś się coś nie stało, więc jakby można było zasypać te kolejny. Dziękuję. Dziękuję, zajmę się tak. Pani Magdalena Szapała. Chciałam zapytać o teren koło dworca PKP Świdnik Miasto. Tam przy torach jest taki odgrodzony fragment, jest masa śmieci. Teraz jest głośna na temat sprzątania różnych prywatnych działek. Nie wiem, do kogo należy ta działka, czy do PKP, czy... ale to jest wizytówka naszego miasta, a teren wygląda naprawdę tragicznie. Dokładnie gdzie to jest? Koło... To jest przy dworcu Świdnik Miasto. Dobrze, tak sobie zapisałem. Koło hotelu... Kaprys. Tak. Kaprysem, a torami kolejowymi. No to jeżeli to jest działka pomiędzy, to jest pewnie teren kolejowy, ale oczywiście sprawdzimy, jest to, jeżeli to jest teren nasz. A co do tych prywatnych działek, proszę Państwa, były takie sytuacje niejednokrotnie, zresztą koło pani radnej na Adampolu, pamiętam, osobiście nadzorowałem. Zupełnie poważnie, no, są nieraz takie miejsca, gdzie są uczęszczane albo zagraża to, bo tam są ścieżki, nazwijmy to, normalnie ludzie tamtędy przychodzą. No, tutaj też była ta sytuacja, bo wiem, o którym pani radna mówi. No, bo zagrażało to niebezpieczeństwo, dlatego uznaliśmy i Pegimek to po prostu posprzątał. Ja tylko zaznaczę, że naprawdę nie są to wielkie koszty sprzątania tego terenu, o którym pani ma na myśli, to było 6 osób, średnio po 40 minut i kilka worków. No, a wizytówka miasta też się liczy. Ja wiem, bardzo się cieszę i ja sama zgłaszałam ten teren na Traugutta, żeby podjąć działania i posprzątać to, także dziękuję bardzo. Pan Janusz Królik. No ja mogę jakby potwierdzić, że to miejsce, które pani radna wspomniała, to raczej należy do Polskich Linii Kolejowych. To jest między Nastawnią a peronami, tutaj za Kaprysem. To tam takie jest wygrodzenie, tam mają takie tory odstawcze, one tam służą często do odstawiania maszyn tych torowych, jak są jakieś remonty, także ja to mogę potwierdzić jako osoba mająca na ten temat wiedzę. Natomiast mam też prośbę, przyłączając się do głosu pana Syryjczyka, że jest też taki teren, no prawie że w centrum miasta, jak się schodzi z ulicy Kosynierów w stronę przedszkola integracyjnego. Po lewej mamy Ziarenko, idąc w stronę przedszkola, a po prawej pocztę. Tam jest taki żywopłot, w którym jest właśnie sporo starych, zaschniętych liści. Tylko ja nie jestem pewien do końca, czy to będzie należało
do nas jako miasta, czy do spółdzielni mieszkaniowej. Ja tylko odpowiem jeszcze w ten sposób, proszę Państwa, tak jak są ważne rzeczy i mniej ważne, może to jest mniej ważniejsze, ale nie ma tolerancji dla niechlujstwa. Będziemy działali. Ten teren, który Pani Radna złożyła, jeżeli jest terenem kolei, tak jak miałem wczoraj zgłoszenie, nie pamiętam, od dwóch Panów Radnych, że przy targowisku nie mogłem się dodzwonić, nie mogłem się doprosić, przyszli ludzie, przerzucili na stronę wykonawcy, chodnik jest czysty i tak będziemy działali, będziemy zwracali uwagę. To nie może być tak, że będą sterty śmieci, będą leżały, bo nie są na naszym terenie. Dlatego jest kolej, jest tam ktoś odpowiedzialny, będziemy w tym temacie działali. Pan Kazimierz Patrzała, jeszcze przed panem burmistrzem, bo w tym temacie chyba. Ja chciałem właśnie nawiązać do dworca, bo padła tutaj bardzo rozsądna chyba propozycja, ale ja mam co innego. Wiele mieszkańców cieszy się z tego przystanku, bo tam jest teraz końcowy i początkujący przystanek do Lublina i zwracają uwagę, że jakieś nieporozumienie na ciemnym tle, ciemny zegar i ładnie by wyglądał jakby i to po prostu taka uwaga, no może poprawił, jakby ktoś tam zgłosił. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. A ja oczywiście zgadzam się z tymi wypowiedziami, natomiast chciałbym zaapelować do wszystkich radnych jako do elity naszego miasta o wzmożoną pracę u podstaw, bo w tej chwili śnieg topnieje i wszędzie będą niedopałki, butelki i teraz tak, oczywiście obowiązkiem Urzędu Miasta jest sprzątać, tylko jakby w tym monologu czy dialogu wszyscy zapominają o sprawcach, że są to nasi mieszkańcy, dzieci, wnukowie i jakby żeby cały czas mówiąc o czymś takim, o takim zjawisku, pamiętać o tych niszczycielach z naszego miasta, o tych zaśmiecających, bo ja to już wielokrotnie mówiłem, ja często po kilku na Messengerze informacjach tego typu, to mam wrażenie, że ja z kolegą Dmowskim w nocy wychodzimy i łamiemy ławki, podpalamy wiaty, śmiecimy, robimy dzikie wysypiska, malujemy te przystanki. No, apeluję też, żebyśmy sami zwracali uwagę i o taką pracę u podstaw. Dziękuję bardzo. Dobrze. Wydaje mi się, że temat interpelacji tego punktu 23 został już wyczerpany. W związku z tym przejdziemy do kolejnego, sprawy różne. Czy ktoś ma, bo ja tutaj mam parę informacji, przynajmniej ze dwie, ale czy ktoś chciałby w sprawach różnych? Nie widzę. W związku z tym tak, tak jak Państwo mają zapisane we sesji, sprawozdanie za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. Państwo tutaj mają sprawozdanie, w związku z tym można tutaj poprzez e-sesję się zapoznać. Natomiast jeszcze druga taka informacja w sprawach różnych, że jest sprawozdanie z realizacji zadań, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i to jest za rok 2023 i te materiały zostały przygotowane przez Centrum Usług Społecznych Świdniku i te materiały są dostępne w Biurze Rady w formie papierowej. To można się zapoznać. I ja już bym miał tyle, jeżeli chodzi o sprawy różne. W związku z tym zamykam posiedzenie 84. sesji Rady Miasta Świdnik 8. kadencji. Dziękuję bardzo Państwu.